Mnie Krzysztof Koronowicz bardzo rozbawił, bo tutaj było tak około 20 osób, jak on wpadł i byłem zdziwiony, tak patrzę, koszulka, ochrona państwa zdaje się była żółta. Biuro Interwencji Obywatelskiej. O, tak, Biuro Interwencji Obywatelskiej. Patrzę, Koronowicz wchodzi, patrzę, za nim major. Pytają się, czy może mogą wejść. Ja mówię, możecie wejść. Ja mówię, ja was z internetu znam, mówię dokładnie. I weszli i Koronowicz z laską chodzi. I tu było lato, dziewczynki były w spódnicach czy w sukienkach i on każdą dziewczynę laską ten zagląda. Jak mnie to rozśmieszyło, jak to ten, mówię, to było kupa śmiechu. Dziewczynki się śmieją, bo też jego znają. Tutaj zdjęcia robili Koronowicza i po tej sytuacji później poszedł niebieską krowę doić. I wydoił krowę. No wydoił. Zechciał mleka, no to mówię, chcesz, idź doj krowę, no. Poszedł i doił krowę Kononowicz. I też śmiechu było. Bo on mówi, on kiedyś doił, no. Gdzie mam za sobą chodzić? Czy w kółko? Halo. Pogłaś się ona spokojnie. Strasznie wiatr wie. O, Krzysik doi. Już chyba ma ciebie dosyć. No, teraz nie podajcie. Mówi, tyle mleka mi ukradł. O, kaczki. Kaczuszki. Kurki. Pituszki. Widać? Co, Krzysiek? Trzeba powtórzyć takie wyjazdy, nie? Co? Trzeba powtarzać takie wyjazdy. Tak jest. Tak jest.